daj znak, jak już dojdziesz do siebie, masz czas. Ja potrafię tu siedzieć i nie czekać, lecz żyć, śpiewać i śnić. I nie czekać, lecz żyć, śpiewać. Daj znak, jak już będziesz człowiekiem, masz czas. A ja w ciebie wierzę. Z daleka wyglądasz jak piękny kraj miodu i mleka, kolor i smak. Z daleka przyciągasz jak lepszy świat, jak nowa planeta, a na niej raj. Z daleka jak biegniesz, rację masz, lecz muszę czekać na twój znak. To jeszcze nie teraz, to nie ja. 100 lat samotności, 100 lat wiary, nadziei i mdłości, 100 lat samotności, 100 lat wiary, nadziei i mdłości. Na trzeciej planecie mieszkał pijak. Wizyta ta, choć krótka, pogrążyła małego księcia w głębokiej melancholii. Co robisz? Spytał mały książę pijaka, który siedział i wpatrywał się milcząco w dwa rzędy flaszek, pustych i pełnych. Piję, odparł posępnie pijak. Dlaczego? Spytał mały książę. Żeby zapomnieć, odparł pijak. Zapomnieć? O czym? Zapytał mały książę, któremu zaczynało być żal pijaka. Zapomnieć, że mi wstyd, wyznał pijak i zwiesił głowę. Wstyd? Za co? Zapytał mały książę, który chciał mu jakoś pomóc. Że piję, odparł pijak i z powrotem pogrążył się w milczeniu. Mały książę, zbity z tropu, opuścił planetę pijaka. Dorośli są naprawdę dziwni, pomyślał, gdy znowu był w drodze. Ludzie mają strzelby i polują, powiedział lis. To bardzo kłopotliwe. Hodują także kury i to jest interesujące. Poszukujesz kur? Nie, odrzekł mały książę. Szukam przyjaciół. Co znaczy oswoić?
Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście, powiedział lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie i ty mnie też nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Ralf Kamiński.